Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Na Ukrainie. I dużo się dzieje, dużo ważnych informacji. Mam nadzieję, że mamy w miarę stabilne połączenie z KPRM-em. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trzech premierów, jeden wicepremier jadą do Kijowa, już są na terytorium Ukrainy. Jaki jest cel wizyty Mateusza Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, a także premierów Czech i Słowacji w Kijowie? Czech i Słowenii. Słowenii, przepraszam, Słowenii. Przede wszystkim bardzo wyraźny sygnał polityczny, że cała Unia Europejska wspiera Ukrainę w walce o niepodległość. Że Unia Europejska nie akceptuje agresji rosyjskiej oraz brutalnej operacji prowadzonej na terenie Ukrainy przez żołnierzy rosyjskich. Te wszystkie szczegóły i założenia wyjazdu delegacji zostały skonsultowane z przewodniczącym Charlesem Michelem, z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i jakby kierunkowe decyzje jeszcze zapadły na szczycie w Wersalu w gronie najważniejszych przywódców Unii Europejskiej. Więc mamy do czynienia jakby z bardzo mocnym mandatem tej delegacji, mandatem ze strony Europy. Czy równie mocny jest wkład merytoryczny tej delegacji, także ten konkludywny? Oczywiście poza tym wyraźnym sygnałem politycznym ważne będą decyzje dotyczące wsparcia Ukrainy, które premierzy ogłoszą w Kijowie dzisiaj po spotkaniu z prezydentem Zełenskim, z premierem Szmyhalem. No to są wszystko kwestie, które właśnie zostaną zaprezentowane już na miejscu w Kijowie, więc nie będziemy mówić o szczegółach, ale to jest właśnie również ten konkretny, precyzyjny wymiar pomocy Ukrainie. Humanitarnej czy militarnej także? Proszę o odrobinę cierpliwości. Za kilka godzin wszyscy dowiedzą się o szczegółach tego wsparcia. Powiedział pan dla rozgłośni RMF FM ostatnio, że chociażby kwestia migów nie jest jeszcze zdaniem Polski zamknięta. To prawda, mamy tutaj cały czas dialog z naszymi partnerami amerykańskimi. Polska deklaruje gotowość wsparcia tego rodzaju sprzętem Sił Zbrojnych Ukrainy, natomiast po pierwsze, to jest na tyle poważna decyzja, że musi zapaść na forum sojuszu. Po drugie, no my nie możemy obniżać potencjału obronnego państwa polskiego, dlatego musimy mieć gwarancję, że będziemy mogli kupić inne samoloty niezwłocznie, które by zastąpiły w linii przekazywany siłom zbrojnym Ukrainy sprzęt. W związku z tym o tych wszystkich warunkach wiedzą nasi partnerzy amerykańscy. Czekamy na ich decyzję w tej sprawie. Czyli to nie będzie podjęte i ogłoszone dzisiaj w Kijowie, jak rozumiem, bo tam nie ma Stanów Zjednoczonych w tej delegacji. Ten temat na pewno dzisiaj nie będzie w Kijowie poruszany. Chociaż Kijów apeluje o strefę zakazu lotów, o pomoc właśnie w sferze ochrony powietrznej, przeciwrakietowej, przeciwlotniczej. To jest to, na czym najbardziej Kijowowi, na czym Ukrainie najbardziej zależy. To prawda, to jest zrozumiałe, że Ukraina, walcząc o niepodległość, stara się zabiegać o tego rodzaju wsparcie. Natomiast to, jak sam pan redaktor zwrócił uwagę, jest decyzja całego NATO w tej sprawie oraz Stanów Zjednoczonych. W tej sprawie opinia jest taka, że oznaczałoby to de facto wejście w konfrontację NATO z Federacją Rosyjską, no a do tego dopuścić nie możemy. Na Kijów spada coraz więcej bomb, o tym wiedzą słuchacze Radia Wnet doskonale, bo mamy kilku korespondentów w Kijowie z Pawłem Bobołowiczem na czele i ten ostrzał się coraz bardziej zagęszcza i coraz częściej trafia w budynki w Kijowie. Pytanie o bezpieczeństwo delegacji trzech premierów, jeden wicepremier, szef partii rządzącej. Ryzyko jest dobrze skalkulowane? Wie pan, wojna jest zawsze niebezpieczna. Ukraińcy walczą o przetrwanie. Giną setki, a właściwie w tej chwili można już powiedzieć tysiące ukraińskich cywilów, w tym kobiet i dzieci.
Tego rodzaju decyzje, jak wjazd takiej delegacji, są bardzo trudne i zawsze wiążą się z ważeniem ryzyk. Tutaj uznano, że to ryzyko trzeba podjąć po to, żeby właśnie dać bardzo mocne wsparcie naszym przyjaciołom ukraińskim. Dlaczego z Polski jedzie premier i bardzo istotny wicepremier odpowiedzialny za bezpieczeństwo w jednym pociągu? Nienadmierne ryzyko? Dlaczego Słowenia właśnie i Czechy jeden przedstawiciel, a od nas dwóch członków Prezydium Rady Ministrów? Dlatego, że po pierwsze Polska jest krajem wiodącym w organizacji tej delegacji, to premier Mateusz Morawiecki we współpracy z premierem Kaczyńskim przygotowywali cały wyjazd, całą operację. Po drugie, no, u nas skonstruowana jest tak odpowiedzialność, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa jest osobą kluczową w tym obszarze związanym z obronnością, związanym z bezpieczeństwem państwa, więc w sposób naturalny jest członkiem tej delegacji. Jako to na tyle to podnosi i na ile to też nadaje wymiar polityczny tej delegacji, że wicepremier Jarosław Kaczyński bierze w niej udział, jak pan minister to odczytuje? Oczywiście, że tak, ponieważ Jarosław Kaczyński jest absolutnym liderem Zjednoczonej Prawicy, największej siły parlamentarnej, politycznej w Polsce dzisiaj. W związku z tym to jest dodatkowe polityczne wzmocnienie tej delegacji. Mówił pan, że wszelkie szczegóły poznamy co do tej pomocy, tego konkretnego, merytorycznego pomocy, z którą jadą przedstawiciele na konferencji prasowej. To będzie konferencja prasowa wszystkich czterech premierów i wicepremiera Kaczyńskiego. Jak to będzie wyglądać na miejscu? Te szczegóły są już organizowane na miejscu przez naszych partnerów ukraińskich, więc proszę o odrobinę cierpliwości. Czekamy, kiedy można się spodziewać tej konferencji? Pan minister wie? Dzisiaj po południu. Kwestia pomocy, jaką Polacy, ale także Europa udziela uchodźcom. Co ze środkami, które Unia Europejska nam obiecała na pomoc uchodźcom w Polsce? No, jestem przekonany, że te środki niebawem wpłyną do naszego kraju. Dzisiaj Polska ponosi największe obciążenia z tytułu wsparcia uchodźców napływających do naszego kraju. No i w sposób naturalny liczymy na solidarność europejską. Te deklarowane wsparcie finansowe, o którym pan redaktor mówił, jestem przekonany, że zostanie szybko uruchomione. Zresztą nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale mamy też deklaracje krajów pozaeuropejskich, takie jak Stany Zjednoczone, gdzie wiemy już, że na samo wsparcie uchodźców będą ponad 2 miliardy złotych. Oczywiście nie tylko w Polsce, bo są jeszcze uchodźcy wewnętrzni, uchodźcy w Rumunii czy w Mołdawii, ale to też będą znaczące środki i też bilateralne deklaracje ze strony niektórych naszych zagranicznych partnerów. Pan minister Michał Dworczyk, szef kancelarii na Antenie, powiedział 2 miliardy złotych, chyba 2 miliardy dolarów. Ale 2 miliardy dolarów, przepraszam, przejęzyczenie. Tak jest. To jest jasne i oczywiste. To jeszcze, skoro ten nowy temat rozpoczęliśmy, to szybko go rozwiążmy. Pieniądze, które popłyną do Polski z Unii Europejskiej, będą wydzielone z naszych już i tak nam przyznanych pieniędzy z wieloletniego budżetu albo z Krajowego Planu Odbudowy, czy to nowe dodatkowe środki? Nie, środki na uchodźców, na pomoc uciekającym przed wojną na Ukrainie, będą to dodatkowe pieniądze, a nie pieniądze wydzielane z dotychczas wcześniej zaplanowanych środków. Czekamy na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Kiedy one się pojawią w Polsce? Mamy nadzieję, że bardzo szybko, dlatego że Polska już dawno spełniła wszystkie formalno-prawne wymagania i teraz decyzja o wstrzymaniu wypłaty tych środków jest decyzją polityczną, która nie ma oparcia w traktatach unijnych czy innych przepisach unijnych. Wierzę, że dzisiaj w tej szczególnej sytuacji, w której znaleźliśmy się jako cała Europa, a nie tylko Polska czy nasz region, ale cała Europa, przyjdzie refleksja i dla tych polityków, którzy dopuszczali się tych de facto bezprawnych działań, no, ich stanowisko się zmieni szybko. Mówi się, że w tym procesie politycznym uzgadniania swoją rolę też mają Stany do odegrania. Ale teraz mówi pan o uzgodnieniach... Co do Krajowego Planu Odbudowy, że to jest polityka, to właściwie relacje... ministrowie, którzy prowadzą, tak, są właściwie ministrowie, którzy prowadzą te rozmowy i myślę, że oni będą najbardziej kompetentni, żeby opowiadać o szczegółach tych negocjacji. Ale pan minister nic nie wie na ten temat. Prasa huczy, zagraniczna, ja nie Polska. Ja nie jestem osobą, która bierze udział w tym procesie, w związku z tym no, nie chciałbym wypowiadać się nie
bardziej precyzyjnie w tak ważnych sprawach. Ale to ogólnie, czy coś się zmieniło w klimacie co do pieniędzy dla Polski w ramach wojny na Ukrainie, bo o tym też pisze chociażby Dziennikarstwa Prawna dzisiaj, że wojna zmienia wszystko, zmienia właśnie polityczne podejście do Warszawy w Brukseli. Mogę tylko powtórzyć, że wierzę, iż wkrótce te środki zostaną odblokowane. Zobaczymy, czy wiara pana ministra czyni cuda polityczne. W tym wypadku, Michał Dworczyk, to jeszcze przy telefonie Radia Wnet, to jeszcze jeden temat ciężarówki rosyjskiej i białoruskiej, które jadą przez terytorium Polski do tych dwóch państw. Niektórzy mówią także z takimi materiałami jak materiały medyczne, ale też inne potrzebne dla armii. Jest szansa, żeby je zablokować, zastopować. Litwini wprowadzili bardzo skrupulatne kontrole i znacząco ograniczyli ruch ciężarowy do Białorusi. Polska również prowadzi od dłuższego czasu niezwykle skrupulatne kontrole na wszystkich przejściach granicznych. Natomiast jeżeli pyta pan o całkowitej blokadzie, to musi być decyzja na poziomie Unii, dlatego że jak wiemy, na teren strefy Schengen, do której należymy, można wjechać nie tylko przez granicę polsko-białoruską, ale przez szereg innych granic, więc żeby to rozwiązanie było skuteczne, musi być podjęte w oparciu o decyzje krajów unijnych, a Polska jest tym krajem, który od początku zabiega o najbardziej zdecydowane sankcje wobec Federacji Rosyjskiej. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że to jest jedyna droga, żeby zatrzymać Władimira Putina, że to jest jedyna droga, aby powstrzymać rosyjską agresję. Kiedy będzie takie embargo? Bo z jednej strony premier Mateusz Morawiecki już 2 tygodnie temu, albo nawet dawniej, apelował o embargo na rosyjski węgiel. Nie ma żadnej odpowiedzi ze strony Brukseli. Panie redaktorze, pan doskonale wie, że rozmawiamy o niezwykle skomplikowanych i poważnych sprawach i decyzjach, a jeśli chodzi o zabiegi, i te decyzje nie zapadają z dnia na dzień. Natomiast jeśli chodzi o skuteczność zabiegów dyplomatycznych premiera Mateusza Morawieckiego... Ale może z tygodnia na tydzień, chociaż trwa wojna, są trochę inne warunki niż pokoju. Ale to, wie pan, może te pan pytania skierować na przykład do Urzędu Kanclerskiego w Niemczech albo do kilku innych rządów. Natomiast ja przypomnę, że zabiegi dyplomatyczne premiera Mateusza Morawieckiego do jego wizyta ostatecznie w Berlinie doprowadziły do zmiany polityki niemieckiej, jeśli chodzi o sankcje, o 180 stopni. To po tej wizycie kanclerz Niemiec podjął decyzję o zmianie stanowiska niemieckiego w sprawie na przykład odcięcia Rosji od SWIFT-u. To może nie 180 stopni, może 90, bo dwa ważne banki są w systemie SWIFT cały czas, więc nie wiem na ile... I teraz, panie redaktorze, ja nie mówię tego jako polityk rządu polskiego czy polityk Prawa i Sprawiedliwości. Ja cytuję dziennikarzy niemieckich, którzy właśnie w ten sposób opisują tę sytuację. Więc to tyle, jeśli chodzi o skuteczność dyplomacji polskiej i dyplomacji premiera Mateusza Morawieckiego. To ostatnie pytanie o dyplomację. Będzie znowuż anuncjacje prasowe. Mówią, że prezydent Joe Biden wybiera się do Europy. Czy będzie także w Polsce? Te rozmowy prowadzi kancelaria prezydenta, tudzież Ministerstwo Spraw Zagranicznych i myślę, że najbardziej precyzyjne informacje właśnie reprezentanci tych dwóch instytucji mogą w tej sprawie udzielić. Powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Na zegara godzina 10:23 minuty. Teraz czas na muzykę po rozmowie z szefem kancelarii premiera. Premier Mateusz Morawiecki już przekroczył ponad 2 godziny temu granicę polsko-ukraińską razem z premierem Słowenii, z premierem Czech i z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim. Jadą do Kijowa. Po południu spodziewana konferencja prasowa po spotkaniu z prezydentem Zełenskim i premierem Ukrainy Szmyhalem. To wszystko będziemy na antenie Radia Wnet transmitować. A za chwilę na antenie Radia Wnet pojawi się Elżbieta Ruman i będziemy opowiadać o tym, jak można i jak pomaga się Ukrainie i uchodźcom z Ukrainy, Ukraińcom w Polsce. To już za kilka minut, a ja państwa przywitam ponownie na antenie Radia Wnet o godzinie 11:00. Do usłyszenia. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet.
Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet.